chce! Szybko go kupujemy i zaczynamy! Słuchaj, jest nowe miejsce, jest miejsce, to jest chyba dworzec i jeszcze tego nie widziałam kompletnie. Jestem ciekawa, co tam takiego jest oprócz pociągu. Dworzec centralny to nie musi mieć pociąg, może mieć autobusa, nie on miał pociąg. Ale tam miał pociąg, dobra. Dobra, to znaczy, był pociąg to jednak. Może mieć taki, taki, taki. Dobra, to jest najnowszy dodatek, ja, który... To jest co? Myślałem, że to ukulele, ja chciałem powiedzieć gitara. No ukulele to taka głośnik. Piękna gitara. To jest głośnik, który ma słuchawki. Poczekaj Kitek, na spokojnie, dobra? Napiszcie, czy wolicie głośniki, czy słuchać muzykę na słuchawkę. Mam problem, bo jako syrena to chyba nie na dworzec nie wpuszczą. Możemy dać taką buntowniczkę, że przyszłaś w tym momencie z halloweenowymi cukierkami, których nie masz. A ty co? A ja jeszcze, gdzie jest Kitosław? Halo, Kitosław! Tutaj jest na przykład, tu naciśniesz i tu będzie łatwiej. Wow, okej, okay, dobra, z jakimś dziwnym... No weź, oddaj to dziecko, ja nie chcę dziecka. Słuchajcie, zobaczmy, co my mamy tutaj takiego, ponieważ no, wypadałoby też pójść w podróż, ale może ten dworzec pokaże nam, gdzie powinniśmy jechać. I podobno jest tutaj najmniejszy stworek, czyli krampet, nowy krampet kolejny. Gołębia znalazłam, gołąb skaczysz. Skaczysz mi tutaj? Nie, nie bierz gołębia do domu. Zakaz brania gołębi do domu jest. Nie wolno karmić. Myślałam, że wezmę go do tego tutaj wiaderka. Dobra, to patrz, ukulele może go zjeść? Nie może, szkoda. Czemu miałby go zjeść? A czemu miałby go nie zjeść? A słuchaj, a gdybyśmy tutaj ukryli coś? A da się go do kosza wrzucić? Nie. Ojej, patrz, gołębia ukryła. Nie, no nie zamykaj gołębia w tym. Dobra, słuchaj, poczekaj Kitek, to jest mały gołąb. Dworzec kolejowy, bo tutaj tylko rozpiska pociągów. Wow, zmieniło się jak dotknęłam. Ej, to gdzie chcesz jechać? Na Oak Street? Błyski to tam, opatrz, to jest ciasteczkowe miasto. Opóźniony? O nie, a nie, Biscuit Time jest na czas. Dopiero 17:20. Dobra, 12. Zobacz tutaj, to jest mały gołąb. Widzę. Dobra, słuchaj, lecimy dalej, szukamy krampeta. A, tutaj jeszcze mamy coś. Fika, krampet. A, dobra, no to chodź, szukamy krampeta. Słuchajcie, musimy znaleźć tu wszystkie nowe rzeczy. Ja mam nadzieję, że to są jakieś nowe, ukryte sekrety. Oprócz właśnie krampeta. Czemu się zmienia? A, bo to jest kolor i nie kolor. Odsuń się, ja też chcę sobie zrobić zdjęcie. Czarno-białe, bo jestem dzisiaj w takim humorku, że tak powiem. Zdenerwowana jesteś? No, to będę zła. Dobra, ojoju, jaka zła mówinka. Ej, czemu ja też jestem zły? Ja nie jestem zły, proszę mnie tutaj naprawić. Ej, to działa, faktycznie, o ja cię kręcę. Dobra, mam na pamiątkę, bardzo miłe zdjęcie. To jest do legitymacji szkolnej, o. O matko, ile kitków będziesz miał? Co, będą 4 kitki? Tak, tylko chodź, zmienimy ci minę. Nie zakochany uśmiech, no dobra, już zostaw, kliknij mi zdjęcie. Dobra, i chyba mrugnąłeś. Nie mrugnąłem, przecież jak mam mrugnąć, no. Czyli patrz, będziemy mieć teraz do paszportu, może paszport. Co mi wychodzi z buzi? A nie, myślę, że dobra, nieważne, myślę, że z buzi jakaś... No dobra, muszę się tutaj od razu rozchmurzyć, ponieważ zobaczcie, ile mamy tutaj muffinek. Jakie one są piękne, i takich jeszcze nie. Czy to oznacza, że będą nowe przepisy? Możliwe, że są nowe przepisy w tym dodatku. Nie, mamy tutaj bubble tea, uwielbiam bubble tea. Oraz chyba kakałka, jakieś coś w tym stylu. Tu mamy kanapeczki, już spakowane nawet sklepem razowym. Kubeczki do kupienia, plakaty z dworca. A nie, z bubble tea, okej. Okay. Strój minionka. Ojej, pracownicy, możesz tu pracować. Okej, okay. Tu mamy pączki i tu jest pudełko na wynos. A tu mamy nawet kawkę i chyba coś z bitą śmietaną. No sztos, powiem wam. Kawko, herbatkę. Zakochana w tym po prostu. Dobra, idziemy dalej. Patrz, tutaj mamy kawiarnię, znaczy kawiarnię, kwiaciarnię. Idziemy? To ma dwa piętra. No wiem, dlatego najpierw kończymy to. Wow. Ja cię kręcę, mi się dzień dobry. Wydaje, że ale on patrz, jaki... sekret schowany. Proszę mu rzucić wszystkie rzeczy. Ej, no ja jestem pewny. Proszę. Jest taki miły. No i chciałem sekreta. On na pewno musi mieć sekreta schowanego. A patrz, to, tylko nasionka tu nie dałam. No to widzisz, to jak chcesz. A tu można zapakować, zobacz. Ciekawe, jaki prezent będzie. Wow, jak co? Ale ja tam doniczkę czy kubek wrzuciłem. Nieważne, dobra. No niestety Kitek, ale tu nie ma żadnego sekretu. Ja jestem pewny, że dziadzio ukrył sekret. No i nawet nie ma nasionek, żeby mogła... Patrz, chyba już wie... Nie, chodziło mi o to, żeby tutaj wsadzić. Do tej doniczki zasadzić kwiatuszka. Nie, no to się daje normalnie tego, no to nasionko. Nie ma tutaj. Patrz, Kitek, mam kwiatka na głowie. Jakie... Czemu ty masz kwiatki? Co ty robisz? I tu coś będzie... Karma dla kota. Czapeczka Mikołaja! Ja chcę! Nie, tu z brodą, bo oddać, proszę, nie, dziadziu, ja... wygląda mówiłem, na mówiłem, że dziadziu jest podejrzany. Patrz, proszę. Nawet jest cały ja chcę być Mikołajem, oddaj mi to! Kitek, on jest do tego oddaj mi, dziadziu, nie jesteś Mikołajem, to proszę. Tu jest jedzonko, tu jest jakiś spaghetti. Nie mogę mu zjeść tego! Musisz się skupić, szukamy krampeta, Kitek. Oddaj mi się ubranko. O, patrz, masz pizzę z nachosami, chcesz? Nie, ja chcę się przebrać za Mikołaja. Ojejciu. Słuchajcie, tutaj na tym piętrze widzę, że krampeta nie ma, chyba że wyjmiesz jeszcze to jedzenie. Spaghetti może jest. Ale nie było w mikrofalu, co to było? Nie, no spaghetti jakby był. No nic, tu się nic nie otwiera, więc Kitek, idziemy na polowanie na górę, w drogę, mój. Dalej, dziadzie, ci nie ufam. Rzeczy. Ale przebierz mnie za Mikołaja, no weź mi to, proszę, mówię. Chcesz Mikołaja? Tak.
tak. No dobra, ponieważ idą święta. Właśnie, jeśli nie możecie się doczekać świąt tak samo jak ja, to koniecznie zostawcie teraz kciuka do góry. Nikt nie pozna teraz Krzysztofa. Pięknie. A gdzie mam prezenty, Mufinka? No, może na drugim piętrze. Dobra, na pierwszy. No, ale gdzie bez nas? A, muszę wejść. Proszę, proszę otworzyć windę, ja chcę jechać. Jakaś taka wątpliwa się wydaje. Ej, co to jest jeszcze w ogóle? Bankomat. A, dobra. A nie, jest biletomat. Dobra, jedziemy. Whee! Na zero, czyli niższe. Ja myślałam, że jedziemy na górę, a my jedziemy w dół. O kurczę, ciekawe co tam będzie. No krampet musi być. A skąd wiesz, że jest krampet? Nieważne. Jak to? Kitek, skąd no bo jest wiesz? Zawsze w opisie dodatku. Oj, to wygląda tak strasznie trochę. No w sumie dla tej Mufinki to się przyda. Plus jakieś coś Poczekaj, zaraz to naprawimy, ale zobaczmy na początku co tu jest. I tu moim zdaniem będzie coś schowane. Zobacz, też tu jest przerwany przewód. Może jakaś taśma kląca, to będzie na pewno pomieszczenie. Tak, i tam będzie krampet, 100%. W końcu kolejny. O, gryzek nie. To jest na bagaże. Zobacz co ma w bagażu, pokaż co ma. Diament! Diament! Ale jakiś inny, to takiego jeszcze nie było. To podejrzana ona jest. Wiedziałem, że coś przemyta. Oddawaj diament w tym momencie. Wow, fajny ma kształt. No, inny, takiego jeszcze nie było. No. A Kitek zbiera wszystkie. Pociąg! Ja chcę do pociągu, bo będzie mi odjeżdżał. Mufinka, szybko, dzień biegniemy. Udało się, zapaliśmy się. Patrz, tu nasz kibelek. Patrz, to jak samolot. Pamiętasz, Kitek, jak pogodowałam swój lęk latania? No. I wsiedliśmy do samolotu, nawet chyba ty byłeś pilotem albo ja. No nie wspominam tego dobrze, ale... Piesek był pilotem. Filmik macie oczywiście proponowany. Jaki może tutaj gdzieś w tych bagażach się chowa krampet? To jest śpiwór. To jest jakaś walizka. Może jakieś nowe ciuszki będę miała? Nie, te mi się nie podobają w ogóle. Tu mamy jakieś dziwne owoce. Może z nich też to jest coś jak... tak, te owoce były wcześniej. Można było z nich robić hot dogi z tego, co pamiętam. A ja też chcę w takim pociągu jeździć. Kitek w takim to sama przyjemność. On ma spanko ten pociąg. Ja chcę zobaczyć. Mają takiego słodkiego pluszaka. A tu co jest? Tu jest miejsce na krampeta. Ej, tu jest miejsce na krampeta. Widzisz taśmę klejącą jakąś? Gdzie jest krampet? Krampet? Taśma klejąca. Halo? Kupek! Nie. Aha, bo to krampet może zostawił po sobie. Okej, może to jest jego kibelek, byś mu nie zaglądał. Przepraszam. Tak, tak, to jest rzeczy krampeta. Zobacz, to jest jego jakby chyba taka krampet narysowane, że mi się wydaje. Nie, to jest spray do włosów. Nie bohematu. Nie wydziwiaj. Odpalamy bajkę, jedziemy, nie, tak. Nie jest, jedziemy. Przestań. Nie działa. Jeszcze nie ruszaj. Tu jest jakaś bajka, faktycznie one w ogóle nie działają, ale... Coś tu znalazłam. Diament. Pączka. I diament. I pączka. I diament. Karta. Tu jest taśma klejąca. Zobacz, weź tą kartę. Ta karta jest do otworzenia na samym początku. I proszę, tak, jestem w 100% pewny. Takie karty, były kiedyś takie czerwone karty, chyba w shopping mall. I tam otwieraliśmy. Dobra, to idziemy z tą kartą, idziemy na sam początek. Chodzi ci o to piętro, prawda? Tak, tutaj. No przecież tam jest przerwany przewód. Dobra, to idziemy. Szybko. Dobra, tutaj, tak. I myślę, że trzeba przyłożyć kartę. No nie? Co jest? Jak nie trzeba przyłożyć? Czekaj, bo mi tutaj upadło. Gdzie jest karta? No, Mufinka. Weź ją do ręki. Możesz ją do ręki wziąć, nie? Weź ją do ręki. Tu trzeba tak, albo coś tu, chyba że tu trzeba połączyć. Połączyłeś! I teraz trzeba pewnie kartę, albo nie. No poczekaj, tak. Ale nie naciskaj mi. Musiałem naprawić przewody. No masz. No bo tutaj utknęła i nie mam rysika. No widzisz, no to po co rzucałaś tą kartę na ziemię? Weź ją do ręki, możesz ją trzymać. Możesz ją trzymać w ręce. O, jest. Otworzyło się. Jest! Udało się! O ja! Ale czad! Co to jest? Pan Szczurek, to jest pan Szczurek. Tutaj? Nie. No ale przecież widzę, że się... Nie da się otworzyć, kurczę. No i co tu jest dalej w sumie? On jest krampetem! Nie, myślałem. Nie, to nie jest, to jest jakiś szczurek. O matko, aligator! O nie, chowaj się. Tutaj jest kolejne pudło, na którym też nic nie ma. A pod nim? A jakbym pizzę wzięła, z niego sprzątnęła, też się nie da tego otworzyć. Kiedy, gdzie jest nasz krampet? I to jest niemożliwe po prostu. Nie ma nic dalej? No nie może ma. Może tu? On go nie zjadł? No halo. Co ty, no jakby zjadł? Tu nie ma, a tu pod tym? No i o, ściągnąłem. Z tego, bo tu pizza. Przestań. Co to jest? To jest maska jakaś chyba. Oj, ja cię kręcę. Dobra, a tutaj są spreje? Do sprejowania maska. Ale czad. Do rysowania po ścianie to jest, bo oni tutaj sobie rysowali. No. Dobra, ale najważniejsze, gdzie jest krampet? I tak może nie ma krampeta? Może jest krampet. Może aligator już go zjadł, nie zdążyliśmy. Nie, jedziemy do pociągu, szybko do pociągu, chodź. Tu jest toaleta w ogóle. Może w toalecie jest? I halo? Tu jest coś, tu jest woda, tutaj nie. Krampecie. Domek. Chcę cię ocalić, chodź do nas. Może jest pod poduszką. Jaką poduszką? Nie wiem. No co ty? Gdzieś tu musi być. Nie ma go. Nie ma go, wykrywali cię. Jest krampet, na 100% nabrać. Jest krampet. Patrz, tu jest nawet ścisku dla tego krampeta. Widzisz jedną krampet. No nie mogę. Idziemy na piętro pierwsze, może tam został. No dobra, Kitek, szybkie poszukiwanie krampeta. Skoro mówisz, że on gdzieś tutaj jest, musi być to on gdzieś tu musi być. Widzę, wiecie, gdzie on jest. Widziałaś to? Gdzie? Tu jest diament na zewnątrz. Jezu, znalazłem! Co się stało? Zapteczka, Kitek, ale dobra. Jestem zachwycona, bo dzięki temu konduktorowi ruszymy w ogóle pociągiem w drogę. Tego się nie spodziewałem.
wziąłem. A połóż go z powrotem. Kogo? Zobacz, i to musisz ściągnąć tego diamenty. Ale sztos, dobra. Dzięki, że byliście z nami w poszukiwaniu krampeta. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa! Na razie!